Cześć, ja nazywam się Emil Dąbrowski, a to jest nowy odcinek Wiadomości Szczecin. Co słychać w mieście? Sprawdźmy. To będzie najnowocześniejsza biblioteka w mieście, chociaż jakby tak się przyjrzeć temu, co powstanie w okolicy ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej na Prawobrzeżu, to trzeba powiedzieć, to będzie coś więcej niż zwykła biblioteka. Sala multimedialna, miejsce na wystawy i spotkania, sale do gry na konsolach i instrumentach, kawiarnia i sala widowiskowa na prawie 200 miejsc. Teraz trwa przetarg na budowę i wyposażenie, a mediateka ma być gotowa mniej więcej półtora roku po znalezieniu wykonawcy. Dlaczego ważne było zniesienie cenzury i zastopowanie podwyżek cen? Między innymi na te pytania młodzieży odpowiadają opozycjonista z czasów PRL i prezydent Szczecina. Film Pomyśl, po co był szczeciński sierpień, to międzypokoleniowa refleksja na temat wydarzeń sprzed 41 lat. Czyli wszystko było zależne od jednej partii? Nie było innego wyboru? No, tak to jest w systemach totalitarnych. Myśmy w tym systemie funkcjonowali. To fragment filmu, cały zobaczycie na facebookowym profilu prezydenta Szczecina. To ważne miejsce czeka gigantyczna zmiana. Zaczynamy przebudowę i zmianę charakteru śródmiejskiego fragmentu Alei Wojska Polskiego. Znikną krzywe chodniki i droga będąca niemal tranzytową. W zamian będzie mnóstwo traktów spacerowych, dużo zieleni i uspokojony ruch. Musieliśmy tutaj wypracować projekt, który z jednej strony nie będzie tylko i wyłącznie modernizacją układu drogowego, ale także spowoduje, że ulica odzyska swój blask, będzie się tutaj pojawiała działalność społeczna, będą się pojawiały różnego rodzaju inicjatywy i pomysły, które będą ożywiały tę ulicę i przyciągały nie tylko mieszkańców i klientów obiektów usługowych, ale w ogóle Szczecinian do tego, aby tutaj przychodzili, tutaj byli, chcieli się po tej ulicy poruszać. Prace będą się odbywały etapami. Na początek, już we wrześniu, rozpoczną się między Placem Zgody i Jagiellońską. Na szczęście dla kierowców zarówno plac, jak i skrzyżowania alei z Jagiellońską będą przejezdne. Dobrą informacją dla kierowców są też postępy w torowej rewolucji, czyli remoncie torów i jezdni w centrum i na Niebuszewie. Od 1 września można już poruszać się Placem Żołnierza Polskiego od strony ulicy Bałuki w kierunku trasy zamkowej. Bądźmy tutaj jednak ostrożni, bo to wciąż jest plac budowy. W planie inwestycji na najbliższy czas są m.in. roboty na torowisku między ulicą Świętej Barbary i rondem Giedrojcia, prace przy chodnikach na ulicy Asnyka czy przygotowania peronów w Alei Niepodległości. Jak sami widzicie, zakres inwestycji jest bardzo duży, a ich szczegółowy opis znajdziecie na stronie Wiadomości Szczecin.eu. Statek kosmiczny z Gwiezdnych Wojen, przypominający układ ulic szczecińskiego Śródmieścia na kamienicy przy ulicy Kolumba. Wiem, jak to brzmi, ile tutaj jest informacji, ale sami zobaczcie. To nowy mural autorstwa Mariusza Warasa. Rozmiarami przypomina inne charakterystyczne murale zdobiące ściany kamienic, na przykład w Śródmieściu i na Skolwinie. A przed nami jeszcze w tym roku kolejne prace, m.in. na Bulwarze Gdyńskim. Wielkie murale z pewnością nadają się na klimatyczne zdjęcie, takie chociażby na konkurs Szczecin Love. Trwa on do 23 października, a chodzi o to, aby uchwycić zachwycający, niebanalny albo nietypowy fragment miasta. No i oczywiście wywrzeć wrażenie na konkursowym jury. Jest jeszcze jeden warunek. Zdjęcie musi kojarzyć się z jednym z trzech haseł. Zielony Szczecin, z lotu ptaka albo Floating Garden. Do wygrania jest dron. Zobaczcie szczegóły na stronie Szczecin Love. I to tyle w nowym odcinku Wiadomości Szczecin, ale bez przerwy jesteśmy na stronie internetowej, w aplikacji i na Facebooku. Cześć!